Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry panu. Na półtrasiu jestem, to postanowiłem trochę porządków zrobić. Nie może tak być, żeby w takim wielkim bałaganie się płynęło. Eliminuję te zadaszenie, które sobie wymyśliłem, bo raz użyłem, ale nie bardzo ono skutkuje. Nie jest potrzebne, ten namiot jak zmoknie. On i tak jest mokry, jak do zadaszenia jest, czy nie ma, bo wilgotnieje od środka, a od zewnątrz jakoś też. Gdy jest rano, bo to przecież rosa i te rzeczy. W związku z tym pyczki zostawiam, bo mi ich szkoda, bo ładne bambusy, ale ta resztę zwijam już. Nie będę już więcej tego używał. Aha, to trzeba z tej strony jeszcze odbezpieczyć, przepraszam. Dobrze, dobrze. No, noc minęła spokojnie, z czego jestem bardzo zadowolony. Żaden kaszel mnie nie męczył. Przespałem, odpocząłem wyraźnie, więc jest fajnie. Ma to gdzieś koniec? Czy świat ma gdzieś koniec? Miał początek tej kolejny. A jakie wrażenia na półmetku? Jakie wrażenia na półmetku? No ciągle zadziwienie, ciągle przerażenie. Naprawdę, jak wypływam na tą rzekę, to dominującym uczuciem to jest przerażenie, że wokół mnie, pode mną jest tyle tej wody. Naprawdę i ten żywioł, i ta wielkość, i ta moc, a ta łupinka taka mała, więc patrzę na to dno, mówię, ja Jacek Gądek dobrą łódkę ma, taką co to płynie i dziur w niej nie ma. No to fajnie. I jak już tak się w niej wymoszczę, jak tak usiądę i tak się w niej poczuję trochę jak w kolebce, no to przychodzi takie troszkę uspokojenie i potem się patrzy na tą rzekę tylko z taką wszechogarniającą jakby wszechogarniającym respektem dla tego żywiołu. To jest jakie niesłychane, jak się patrzy, co ta woda robi, ile jej niesie, ile jej płynie. To jest niesłychane zupełnie. Nie, tego trudno opisać, bo to nie ma jak to przykładać. Człowiek jest miarą wszechrzeczy, jeden powiedział, ale nie jest, no, jakąże miarą jesteśmy dla takiej rzeki? Żadną. Nasza siła to jest nic, prawda, kiedy taka woda płynie. No i to jest nieustającym przedmiotem mojego zachwytu, że się ogarnie, tym jest się ogarniętym dookoła. Ja sobie momentami absolutnie zdaję sprawę, jaki to jest szalony zamiar, na co ja się puszczam, jak groźne to jest. Ja czasami, to znaczy, ja myślę sobie, nie daj Boże, no przecież cały dzień płynę i żywej duszy nie ma, no to wykolebnij się człowieku odpukać do tej wody, tu jest drewno, no to będziesz cały dzień płynął i nawet nie ma na kogo zagwizdać. No ale to właśnie o to chodziło, zdaje się. To jest ta wielka sprawa, że się z tym człowiek mierzy. Półmetek jest, więc już są jakieś perspektywy. Już nie płaczę, że ja chcę gdzieś tam do domku, że się chcę schować, że po co ja tu jestem. Nie ma tego. Płyniemy dalej. Dzisiaj chciałbym przepłynąć połowę tego odcinka do Kazimierza, ponieważ jest 40 tych, 80 tych kilometrów, no to niechby 40 było moje dzisiaj, to będę już wiedział, że następnego dnia się tam znajdę. Mam nadzieję oczywiście, cały czas, z jakimś respektem dla losu również. No więc dzisiaj ruszę w drogę. Pogoda jest sprzyjająca, chociaż rano te chmurki bardziej obiecujące były, bo gdyby one były, a nie było deszczu, to jest pysznie. To po prostu jest pysznie. No ale będę się chował pod parasol. To tyle będzie obrony przed tym upałem. No. To tak. A co będzie, zobaczymy. Każdy dzień jest inny. Każdy dzień jest jakby na nowo. Do jednych rzeczy się przyzwyczajam, a nowe odkrywam.
Wczoraj byłem tak zmęczony, że dzisiaj rzeczywiście pomyślałem sobie, że mnie jest jak strasznie potrzebny jakoś ten odpoczynek. Ale obudziłem się o 5. Obudziłem się o 5, wstałem, zacząłem się krzątać, potem zrobiłem sobie jedzenie i pomyślałem, że jak się umówiliśmy na 9, to od 5 do 9 to jest właśnie ten czas na odpoczynek. I czuję się taki ogarnięty, czuję się w miarę dobrze. Nie powiem, żebym formą tryskał i żeby to jak byk przed walką na arenie, żebym się czuł. Mięśnie się prężą do działania. Nie, nie, tak nie jest. Tutaj też muszę mieć respekt dla własnej wydolności. No ale jest. Całkiem nieźle. To tyle by było na dzień dzisiejszy. Pan tak ten telefon nad tą wodą trzyma, że aż się boję. To na razie. Nie, no weź.